Szczęść Boże, Maria Kupczyk, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Lekkoatletka Krystyna Cimanowska przyleci do Polski, otrzymała już wizę humanitarną. Sprinterka boi się wrócić z Igrzysk Olimpijskich do kraju. Krystyna Cimanowska przed kilkoma dniami skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do igrzysk nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 metrów, choć biega na 200 metrów. Wczoraj poinformowała, że jej opiekunowie próbują zmusić ją do powrotu na Białoruś, a nakaz usunięcia jej z ekipy i odesłania do kraju przyszedł z Mińska. To bezprecedensowy przypadek, w którym sportowiec jest pozbawiony możliwości wzięcia udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Podkreśla szefowa Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportu. Białoruski Komitet Olimpijski twierdzi, że odsunął Cimanowską od udziału w Igrzyskach z powodu złego stanu emocjonalno-psychicznego. Wyróżniała się swoim zachowaniem. Znamy ją od dawna i coś z nią było nie tak. Czasami odcinała się, a czasami nie chciała się komunikować. Mamy młody zespół, który bardzo trudno oszukać. Otrzymywaliśmy sygnały, że coś się dzieje z dziewczyną. Białoruscy urzędnicy próbowali zmusić lekkoatletkę do powrotu z Igrzysk Olimpijskich w Japonii do kraju. Rozumiemy też, co może ją czekać na Białorusi, biorąc pod uwagę całą nienawiść, jakiej doświadczyła jeszcze podczas pobytu we wiosce olimpijskiej. Cimanowska miała być zastraszana. Przestraszyła się i zaapelowała o pomoc, bo rozumiała, że mogą ją po prostu wsadzić do więzienia. Pomoc zaoferowały polskie władze. Lekkoatletka otrzymała od Polski wizę humanitarną. Dziś pojawiła się w polskiej ambasadzie w Tokio. Zgodnie z jej decyzją, jak usłyszał nasz konsul w Tokio, planuje przyjechać do Polski za kilka dni, aby być tutaj, w Warszawie. A jeśli tylko zechce, będzie mogła kontynuować karierę sportową w Polsce, ale to będzie jej decyzja. Krystyna Cimanowska została otoczona opieką przez nasze służby dyplomatyczne i konsularne. Sprinterka jest bezpieczna, zapewniają polskie władze. Niemcy usilnie przekonują, że sprawa reparacji wojennych jest już zamknięta. Polskie władze nie zgadzają się z tym stanowiskiem i zapowiadają, że będą podejmowane działania, aby Niemcy spłaciły dług wobec Polski. Od zakończenia II wojny światowej minie w tym roku 76 lat. Polska do tej pory nie otrzymała od Niemiec odszkodowania za zniszczenia wojenne. Sprawa ta jest kością niezgody pomiędzy krajami. Bulwersujące jest więc stwierdzenie kandydata na kanclerza Niemiec Armina Laschet'a, że kwestia reparacji jest zamknięta. Kwestia reparacji została w przeszłości ostatecznie uregulowana w drodze wzajemnego porozumienia, a ciągła polityczna instrumentalizacja tych kwestii niewiele tu pomaga. Niemcy są świadome tej historycznej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność także w przyszłości będzie determinowała naszą politykę wobec Polski. Z tym, że sprawa reparacji jest załatwiona, nie zgadza się wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. My tę sprawę cały czas traktujemy jako aktualną, jako sprawę niezwykle ważną w stosunkach dwustronnych. Za każdym razem w stosunkach dwustronnych konsekwentnie będziemy o tym przypominali, dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana. Straty, jakie poniosła Polska, były ogromne. W 2004 roku, gdy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński, powstał specjalny raport zawierający wycenę kosztów zniszczeń Warszawy z okresu II wojny światowej. Te koszty są też świadectwem, są też takim twardym dowodem, które powinny być przedstawione dla strony niemieckiej w ramach nie tylko polityki historycznej, ale również relacji Warszawa z Berlinem. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wystąpił w ramach interwencji poselskiej o udostępnienie mu niemieckiej wersji dokumentu, której od kilku lat nie chce przekazać stołeczny ratusz. I do końca tygodnia, jak nie otrzymam odpowiedzi lub też nie otrzymam oczywiście tego tłumaczenia, to skieruję sprawę na drogę sądową. Zgodnie z raportem, straty materialne poniesione przez miasto w wyniku działań okupanta wyniosły 45 miliardów 300 milionów dolarów. W Zamościu podpalono stację epidemiologiczną i mobilny punkt szczepień. Premier zapowiada surowe konsekwencje dla podpalacza, a minister zdrowia obiecuje 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy. Ostatniej nocy doszło do podpalenia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu oraz punktu szczepień. O sprawie poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na pewno nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki
tego typu. Komendant główny Policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, polecił komendantowi wojewódzkiemu Policji w Lublinie powołanie specjalnej grupy operacyjno-dochodzeniowej, która zajmie się tą sprawą. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do spersonalizowania, ustalenia i zatrzymania sprawcy. Na miejsce pożaru przyjechał dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, no trudno nazwać inaczej niż aktem terroru. Aktem terroru, który, podkreślam, nie jest skierowany już tylko i wobec tych osób, które tu pracują, które się szczepią, ale wobec państwa polskiego. Minister zdrowia prosi o pomoc w znalezieniu podpalacza, za wskazanie winnego oferuje nagrodę. Będzie to nagroda w wysokości 10 000 zł za wskazanie sprawcy. To nie pierwsza taka sytuacja, w której ofiarą padają pracownicy punktów szczepień. Tydzień temu grupa antyszczepionkowców zaatakowała taką placówkę w Grodzisku Mazowieckim. Z kolei w sobotę w Gdyni przeciwnicy szczepień zaatakowali szczepionkobus. Cały program szczepień i wszystkie osoby, które są zaangażowane w program szczepień, dbają o ludzkie życie. Dbają o to, żeby nie doszło do kolejnej fali. Będziemy niezwykle surowo podchodzić do tego typu aktów, jakie miały miejsce. Minister zdrowia chce, by osoby odpowiedzialne za wykonywanie szczepień były traktowane i chronione prawnie jak funkcjonariusze publiczni. Takie rozwiązanie pozwoliłoby surowo karać antyszczepionkowców, którzy stosują przemoc fizyczną lub słowną wobec pracowników punktów szczepień. Rząd inwestuje w bezpieczeństwo Polaków na drogach. Trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niezmiennie od lat podczas wakacyjnych miesięcy ma miejsce najwięcej wypadków drogowych. Sprzyjająca pogoda, urlopy i związana z nimi zwiększona mobilność sprawiają, że to właśnie w sierpniu na drogach ginie najwięcej osób. W zeszłym roku podczas wypadków drogowych życie straciło prawie 2,5 tysiąca osób, wskazują dane Komendy Głównej Policji. Dziś premier Mateusz Morawiecki spotkał się z komendantem głównym Policji Jarosławem Szymczykiem. Zaapelował do Polaków o rozwagę podczas prowadzenia pojazdów. Apeluję, szanowni państwo, zatem, aby sierpień, który się właśnie zaczął, był miesiącem bezpiecznych powrotów z wakacji, bezpiecznych powrotów do domu. Tutaj mamy do czynienia z ludzkim życiem, a więc naprawdę przestrzegajmy zasad ruchu drogowego. Rząd przyjął nowelizację do ustawy o ruchu drogowym. Zawarte w niej są nowe przepisy dotyczące m.in. wypłacenia przez sprawcę wypadku renty dla najbliższych osób, niższych stawek OC dla osób jeżdżących bezpiecznie oraz podwyższenia maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tysięcy złotych. Prawo ma surowo ukarać piratów drogowych, zaznacza szef rządu Mateusz Morawiecki. Ten program to kilka tysięcy różnego rodzaju zadań w Polsce, takich jak budowa nowych przejść dla pieszych, nowych sygnalizatorów świetlnych, budowa chodników, rond, kładek, doświetlenie przejść, oświetlenie dróg. Rozwiązania, nad którymi pracuje polski rząd, mają zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale też innych użytkowników drogi, rowerzystów czy pieszych. Kradzież aut została ograniczona, ale nie zniknęła i dalej zdarza się często. Celowniku złodziei najczęściej zdarzają się niemieckie, japońskie i francuskie samochody. Niespełna 4000 skradzionych aut to najnowszy bilans kradzieży z tego roku. Statystycznie jest to mniej niż w ubiegłym roku, jednak liczba ta dalej jest szokująca. Złodzieje nie użytkują ani nie sprzedają w całości skradzionych aut. Demontują samochody i spieniężają jedynie ich części. Uwagę skupiają na samochodach, w których znajdują się katalizatory. Kradzież tej części aut stał się plagą. Złodzieje samochodowi najaktywniej działają w stolicy. W minionym półroczu ukradli tam prawie 900 aut. Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie. Zginęło tam 535 samochodów. Następnie w Wielkopolsce i na Śląsku. Najrzadziej zaś złodzieje kradli w województwie świętokrzyskim. Takie statystyki przedstawiła Rzeczpospolita. Najczęściej kradzione są niemieckie i francuskie auta. W Warszawie przestępcy polują także na japońskie marki. Wzrosła jednak czujność policjantów. Tożsamość sprawców zdołali oni ustalić nieco częściej. I na teraz to już wszystko. Po raz kolejny spotkam się z państwem o godzinie 20:00. Zapraszam i do zobaczenia.